Tak jak zostałem już tutaj przedstawiony, nazywam się Wojtek Walaszczyk i nie jestem ani taki młody, ani taki stary, po prostu jestem. Jak mówi tytuł tej konferencji, jestem. Jestem, ale powiem wam, że kiedy byłem w wieku wielu z was tutaj młodych, bo konferencja głównie tutaj przez dwa dni jest dla młodych, kiedy miałem, ponieważ nie zawsze byłem taki, jaki dzisiaj jestem, kiedy miałem 19 lat, wracając do domu samochodem późno w nocy, w pewnym momencie zacząłem płakać. I nie było to załamanie nerwowe, ale po prostu coś się zaczęło ze mną dziać i kiedy podjechałem pod mój blok, siedziałem tam w aucie w środku nocy i w pewnym momencie całe moje minione życie śmignęło mi przed oczami jak flash z aparatu. I przyszło niesamowite przeświadczenie, że ja nie jestem zbawiony, że ja potrzebuję kogoś, kto mnie zbawi. I to jest ciekawe, ponieważ nikt mi nie głosił Ewangelii. To był taki cios, który przyszedł z góry. I ja wtedy w tym samochodzie, w środku nocy, siedząc tam, zawołałem do Boga, tak jak potrafiłem. Poprosiłem, aby mi przebaczył. I od kolejnego dnia wszystko we mnie krzyczało, ja kocham Boga. To było trudne do wytłumaczenia. Tak się rozpoczęła moja droga z Panem Bogiem. I ona trwa do dnia dzisiejszego. I to tak jest, że każdy z nas, że każda relacja ma swój punkt początkowy. W jakimś momencie się zaczęła. Twoja relacja z chłopakiem, z dziewczyną, z żoną, z mężem. Był taki moment w twoim życiu, kiedy ta relacja się rozpoczęła. I później ona się rozwija. I tak samo w naszej relacji z Bogiem musi być jakiś punkt początkowy. Ponieważ my nie mamy tej relacji od samego początku. Nasz taki default system, taki, wiecie, takie domyślne ustawienie człowieka jest raczej uciekać od Boga, niż do Niego lgnąć. Więc my potrzebujemy spotkania z Nim. I wierzę, że takie konferencje jak ta, to są tak naprawdę Boże sposobności, w których Pan Bóg chce się spotkać z nami. Kiedy my możemy tą relację z Nim rozpocząć. I fantastyczne też jest, wiecie, w tym wszystkim to, że tak jak mówi tak tytuł tej konferencji jestem, to żeby spotkać się z Panem Bogiem, to ty nie musisz nic robić za bardzo. Wystarczy, że jesteś. On chce się z tobą spotkać ze względu na to, że cię kocha, a kocha cię ze względu na to, że jesteś po prostu. Ponieważ znowu nasz taki default system, ten system naturalny takich ustawień domyślnych jest taki, że my zawsze próbujemy coś robić, myśląc, że poprzez to, co robimy, zyskamy miłość i akceptację innych. I teraz, kiedy Słowo Boże przychodzi, kiedy Ewangelia przychodzi i mówi, wystarczy, że jesteś, Bóg cię miłuje za to, że jesteś po prostu. To po prostu, wiecie, rozsadza nasz umysł. Więc nie ma znaczenia, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś. Ważne jest, że jesteś. Nie tylko jesteś, ale jesteś obiektem Jego miłości. Jesteś obiektem Jego pożądania. To dla ciebie On posłał swojego Syna. Tylko dlatego, że jesteś. I Słowo Boże mówi, że zanim cokolwiek powstało, przed założeniem świata, Bóg wybrał nas w Chrystusie Jezusie, abyśmy stali się Jego synami. Zanim zdążyłeś zrobić cokolwiek dobrego lub złego. On zawsze chciał mieć synów. On zawsze chciał mieć dzieci swoje. I kolejna myśl, wiecie, taką, którą miałem jadąc tutaj jeszcze, jadąc w samochodzie w upale, termometr cały czas w samochodzie wskazywał mi 35 stopni, non-stop, od Rybnika do Legnicy 250 km, 35 stopni non-stop. Nawet klimatyzacja, że tak powiem, nie do końca dawała radę, ale nastawiłem sobie temperaturę, termostat, więc było ok. I chcę wam powiedzieć, że jak tutaj siedzimy wszyscy, jak tutaj siedzimy, każdy z nas jest albo termometrem, albo termostatem. Może wrócę do tego za chwilę, do tej myśli, ale kiedy mówimy jestem,
to wierzę, że na koniec będziesz w stanie powiedzieć, jestem termometrem, albo będziesz w stanie powiedzieć, jestem termostatem. W międzyczasie sprawdziłem sobie pewne rzeczy, statystyki i zobaczyłem, że w życiu poświęcamy jakieś 15 lat na naukę w szkole. Spędzamy około 80 tysięcy godzin w pracy. Około 26 lat śpimy. Wyobrażacie to sobie? Przespanych 26 lat. 4,5 roku jemy. I w tym wszystkim gdzieś pomiędzy płodzimy dzieci. Płodzimy dzieci. A wszystko to po to, aby kolejne pokolenie mogło powielić dokładnie to samo. Podobne statystyki. A jeśli tak to wygląda, wiecie, to po co w ogóle żyję? Jaki jest sens mojego życia? Po co tutaj jestem? To jest pytanie. To jest pytanie, zwłaszcza to jest pytanie, które nurtuje młodych ludzi, którzy dorastają. Przychodzi taki moment, w którym zaczynają zadawać różne pytania. W ogóle po co ja tutaj jestem? Jaki jest sens mojego istnienia? Czy to, czy jestem, ma znaczenie, czy też nie? I chciałbym odnieść się trochę też do tego, wiecie. Bo przecież w życiu musi być coś więcej niż nauka, praca, spanie, jedzenie. Musi być coś więcej. Jestem nie tylko po to, żeby spać, jeść, pracować. Pewna firma, wiecie, która przeprowadzała ankiety, odkryła, że gdyby większość ludzi mogła zadać Panu Bogu jedno pytanie, wiecie, jakie to było pytanie? Jaki jest cel mojego życia? Ludzie chcą wiedzieć, jaki jest cel ich życia. Po co tutaj jestem? Czy to ma znaczenie? Do czego zostaliśmy stworzeni? Wiecie, to tak jest, że gdybym prawdopodobnie wiele rzeczy tutaj, które są na scenie, wziął jakąś część i pokazał wam, nie wiedzielibyście, co to jest. I żeby się dowiedzieć, musielibyśmy pójść do kogoś, kto się na tym zna, albo do kogoś, kto to stworzył najlepiej. Jeśli wezmę mojego iPada to i nie wiem, co to jest z początku, teraz wiem, że to jest iPad, ale jeśli nie wiem, to ja muszę pójść do człowieka, który go stworzył, który go zaprojektował i to jest jedyny sposób, żeby dowiedzieć się, co to jest, do czego to służy, w jaki sposób należy tego używać, w jaki sposób mogę to wykorzystać. I tak samo jest, wiecie, z każdym z nas. Czasami szukamy odpowiedzi, kim jestem, po co jestem, w ludziach, szukamy tego w różnych miejscach, ale odpowiedź zawsze jest u źródła. Zawsze musisz wrócić do tego, kto to zaprojektował, kto to stworzył, ponieważ on najlepiej wie, po co to zaprojektował, po co to stworzył, czemu to ma służyć, w jaki sposób z tego korzystać. A więc jeśli chcemy odpowiedzieć sobie dzisiaj na pytanie, kim jestem, po co tutaj jestem, to musimy wrócić do tego, co Bóg mówi w swoim słowie. Musimy wrócić do Stwórcy. Choć tak jak mówię, dzisiaj ludzie, świat szuka tej odpowiedzi. Zawsze szukaliśmy i szukamy w wielu różnych miejscach. W wielu różnych miejscach. I chciałbym znowu odnieść się, wiecie, do pewnych haseł, które znalazłem w internecie po wpisaniu hasła jaki jest cel życia. Jesteście ciekawi? A więc posłuchajcie. Celem życia jest być szczęśliwym. No proszę. Takie informacje podaje nam wujek Google. Do którego ciągle, jak czegoś nie wiemy, to gdzieś idziemy? Wygoogluj to. I teraz zobacz, jeśli będziesz chciał znaleźć odpowiedź na to, kim jesteś, po co tutaj jesteś i dokąd zmierzasz, jaki jest cel twojego istnienia, jeśli będziesz chciał to wygooglować, to prawdopodobnie nie znajdziesz właściwej odpowiedzi. Znajdziesz odpowiedzi typu celem życia jest bycie szczęśliwym. Jeśli tak rzeczy się mają, to znaczy, że będziesz próbował robić w życiu te rzeczy, które będą sprawiały, że będziesz zadowolony i będziesz szczęśliwy. Ale czy taki jest sens życia? Czy po to tutaj jesteśmy? Raczej nie. Celem życia jest kolejne. Celem życia jest pozostawić po sobie dziedzictwo. Super.
Ale jeśli tylko pójdziesz w tym kierunku, powiesz tak, celem mojego życia jest pozostawić po sobie jakieś dziedzictwo, to nic innego nie będziesz robił, jak tylko będziesz próbował gromadzić po to, żeby zostawić jakieś dziedzictwo dla kolejnych pokoleń. Kolejna odpowiedź po wpisaniu hasła, jaki jest cel życia, wyskoczyło mi, celem życia jest kochanie innych. No tutaj już jesteśmy teraz to bliżej, no to można by powiedzieć, no tak, to jest cel życia, ale czy na pewno? Czy celem naszego życia jest kochanie innych? To jest część naszego życia, ale jeśli przyjmiemy, że celem jest kochanie innych, to będziemy próbowali być dobrymi ludźmi. Kolejna rzecz, która się wyświetliła, celem życia jest wywieranie pozytywnego wpływu. O, no wszyscy chcemy wywierać pozytywny wpływ, tak? Młodzi ludzie, jesteście tutaj na tej sali? Jesteście? Chcecie wywierać pozytywny wpływ? No to będziecie musieli, że tak powiem, rosnąć w władzę. Musicie mieć jakiś urząd, musicie mieć stanowisko, żeby wywierać wpływ, tak? Ale jeśli, widzisz, no nie do końca, ale jeśli uwierzysz wujkowi Google i powiesz, o, celem życia jest wywieranie pozytywnego wpływu, to będziesz szukał pozycji wpływu. Kolejna rzecz. Celem życia jest wykreowanie własnego sensu istnienia. To jest hit. Innymi słowy, sam każdy musi sobie wymyślić, jaki jest cel życia. To jest ciekawe. Kolejne. Celem życia jest posiadać różnorodne doświadczenia. Z czym to się będzie wiązać? No, będziesz próbował różnych doświadczeń. Będziesz próbował różnych rzeczy w życiu. Będziesz chciał ich zasmakować, zakosztować. Ponieważ przecież celem życia jest posiąść różnorodne doświadczenia. W końcu celem życia jest odkrywać świat wokół nas. Skończy się tak, że będziesz podróżował dookoła świata. Czy jakkolwiek te wszystkie rzeczy nie są złe same w sobie, to jednak one nie określają to, jaki jest cel naszego życia. Dlatego to, co powiedziałem na początku, musimy wrócić do miejsca, w którym zapytamy Stwórcy, jaki jest cel mojego życia, po co tutaj w ogóle jestem. Kiedy się budzę, ja chcę mieć poczucie sensu, istnienia, znaczenia. Nie chcę się budzić z takim przeświadczeniem, kolejny bezsensowny dzień. Czy jak już zapewne z powyższej odpowiedzi zauważyliście, większość ludzi, kiedy myśli o celu swojego istnienia, z reguły myśli w kategoriach tego, co robią. Innymi słowy, próbujemy zdefiniować siebie samych poprzez to, co robimy. Dlatego, kiedy pytasz ludzi, kim jesteś, z reguły usłyszysz odpowiedzi typu jestem mechanikiem, jestem lekarzem, jestem nauczycielem, jestem aktorem, jestem muzykiem. Ale ty nie rozumiesz, nie rozumiesz. Ja nie pytam, czym się zajmujesz. Ja pytam, kim ty jesteś. No wiesz, jestem porażką. Jestem jedną wielką porażką. Tu mi nie wyszło w życiu, tam mi nie wyszło w życiu. Albo możesz powiedzieć, że jestem człowiekiem sukcesu, udało mi się. Ale widzisz, ja nie pytam, co ci się udało osiągnąć lub też nie. Ja się pytam, kim jesteś? Kim jesteś? Tylko Stwórca jest w stanie nam powiedzieć, kim jesteśmy. Dlaczego to jest tak ważne, zwłaszcza dla was, młodzi ludzie, żebyście wiedzieli, kim jesteście? Ponieważ jedynie w ten sposób jesteście w stanie wywierać wpływ na innych. Wiecie, że ludzie, którzy nie wiedzą, kim są, to są ludzie, których możesz przestawiać z miejsca na miejsca, to są ludzie, których mi możesz w bardzo łatwy sposób manipulować, bo oni nie wiedzą, kim są. Innymi słowy, nie znają swojej tożsamości, ponieważ czym jest tożsamość? Tożsamość to nic innego, jak to, kim jestem. Kiedy mówisz, jaka jest moja tożsamość, to znaczy, to pytasz się, kim ja jestem. I jeśli nie wiesz, kim jesteś, to wszystko cię w pewnym sensie zadowoli. To ktoś, wszystko to, w co ktoś cię ubierze, tym będziesz. Albo będziesz próbował być kimś, kim nie jesteś, tylko dlatego, żeby przypodobać się swoim rówieśnikom. Żeby cię zaakceptowali. Będziesz chciał być tacy, jak oni chcą, żebyś był. Ale kiedy wiesz, kim jesteś, kiedy wiesz, dlaczego tutaj jesteś,
kiedy wiesz, jaki jest cel twojego życia, to nagle zaczynasz chodzić w takiej nowej Bożej tożsamości i zaczynasz chodzić z pewnego rodzaju autorytetem i nikt cię nie będzie popychał. Nie będziesz popychadłem klasowym, ponieważ będziesz wiedział, kim jesteś. Uwierzcie mi, najbardziej zagubieni ludzie to ci, którzy nie wiedzą, kim są. Dlatego tak ważne jest, pomimo tych różnych odpowiedzi na różne pytania w życiu, które możemy zadawać i szukać odpowiedzi, jedną z kluczowych odpowiedzi jest to, kim jestem. Na pytanie, kim jestem. Tak jak powiedziałem, musimy wrócić do Stwórcy. Każdy wynalazek ma swojego projektanta, każdy wynalazek ma tego, który zamierzał coś i Bóg, który stworzył ciebie i mnie, stworzył nas z pewnym zamiarem. I tylko On najlepiej może określić to, kim ty jesteś. On może najlepiej opisać ci, dlaczego cię stworzył, do czego cię stworzył, jak On na ciebie patrzy. Dlatego moje przesłanie dzisiaj, tak po części do was, młodzi ludzie, brzmi: nie ufaj wujkowi Google w kontekście tego, kim jesteś, zaufaj Bogu. To znaczy, że będziesz musiał sięgnąć do Słowa Bożego, może ktoś ci pomoże w tym, ale pójdź do kogoś i powiedz: pomóż mi, chcę zobaczyć, kim ja jestem, co Bóg mówi na mój temat. Bo wujek Google podpowiedział mi wiele głupot. A więc widzimy, że na cel naszego życia musimy spojrzeć, wiecie, w kontekście tego, kim jesteśmy, ale również w kontekście później, co mamy robić. Kim mamy być? To jest pytanie o tożsamość. Pytanie o tożsamość. Tak jak powiedziałem w Efezjan, czytamy, że On przeznaczył nas. On, Bóg Ojciec, wybrał nas, ciebie i mnie, każdego z nas. Wybrał nas w Jezusie przed założeniem świata, zanim cokolwiek zdążyliśmy zrobić. I przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. Kim jesteś? Kim miałeś się zawsze stać? Dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym. I miałeś z Nim być ze względu na to po prostu, że On cię stworzył. Dlatego, że On zawsze chciał mieć ciebie. Nie wiem, czy jesteś w stanie łapnąć tą myśl, że Bóg chciał mnie. O, ja myślałem, że nawet rodzice mnie nie chcieli. Być może rodzice cię nie chcieli, ale On cię chciał. On cię zawsze chciał. Zawsze cię chciał. I zanim zdążyłeś zrobić cokolwiek dobrego i złego, On zawsze chciał, żebyś był Jego dzieckiem. Widzisz, jeśli złapiecie, młodzi, tą myśl, nie pozwolicie wtedy, aby cokolwiek, co wam się w życiu przytrafiło lub też nie, żeby was definiowało. Żadna porażka nie może cię definiować. Bóg cię jedynie może cię definiować. Bóg może określić twoją wartość. I On określił twoją i moją wartość. Wiecie gdzie? Na krzyżu. Więc ilekroć przychodzą ci, budzisz się rano i masz poczucie niższości, myślisz sobie, nie jestem niczego wart, to musisz spojrzeć na krzyż. Chcecie, zaraz. To jest symbol mojej wartości. To jest to, co pokazuje mi, jak bardzo jestem istotny, jakie mam znaczenie, jak jestem wartościowy. Dlatego krzyż Chrystusa jest kluczowy w tym wszystkim. Tak to byśmy zawsze poddawali to w wątpliwość, czy Bóg naprawdę mnie kocha, czy naprawdę jestem dla Niego ważny, czy naprawdę mam znaczenie. I kiedy nieprzyjaciel przyjdzie i będzie ci szeptał różnego rodzaju kłamstwa, odwracasz się, patrzysz na krzyż i mówisz: wow. Dobra. On dał swojego Syna za mnie. To znaczy, że muszę mieć znaczenie. Że jestem wartościowy. I że On ukochał mnie zanim cokolwiek zrobiłem. Za to, za sam fakt, że po prostu jestem.
Ja powtarzam te rzeczy rozmyślnie, ponieważ chcę, żeby to wylądowało we właściwym miejscu. I czuję, że to powoli ląduje w niektórych takich miejscach. To tu, to tam. Zaczynacie łapać. Uśmiechy się pojawiają. A więc pierwsza rzecz, kim jestem, a druga rzecz, co mam robić. To już jest pytanie o powołanie. Czyli do czego mnie Bóg powołał. Ale zanim powiemy cokolwiek na temat powołania, to najpierw musieliśmy dotknąć tego tematu związanego z tożsamością. Czyli tego, kim jestem. Nigdy nie będziesz efektywnie funkcjonować, nigdy nie będziesz wypełniać Bożej woli, Bożego powołania, jeśli do końca nie będziesz wiedzieć, kim jesteś. To drugie wypływa właśnie z tego pierwszego. Nasze powołanie wypływa z tego miejsca naszej tożsamości, które odkrywamy również w osobistej relacji ze Stwórcą. Na początku spotkania powiedziałem, że każdy z nas jest albo termometrem, albo termostatem. Wiecie, jaka jest różnica między termometrem a termostatem? Termometr dostosowuje się do otoczenia i wskazuje temperaturę, która jest w pomieszczeniu. Termostat nastawia temperaturę, kreuje atmosferę. Bóg zawsze chciał, aby Jego dzieci były termostatem, a nie termometrem. Innymi słowy, chodzi o to, abyś gdziekolwiek wchodzisz, abyś to Ty nadawał ton, abyś to Ty kreował atmosferę w klasie, abyś to Ty kreowała atmosferę w swojej klasie, abyś to Ty kreował atmosferę wśród swoich kolegów na podwórku, a nie był termometrem, który będzie się dostosowywał do tego, co kumple robią i do różnych głupot, które oni robią. Halleluja. Ale widzisz, nigdy nie będziesz termostatem, jeśli nie będziesz wiedział, kim jesteś w Chrystusie i że On Cię umiłował i że On Cię ukochał przez założenie świata. Ale kiedy wiesz te rzeczy, to Ty wchodzisz z autorytetem, z poczuciem tożsamości. Wiem, kim jestem, nastawiam temperaturę i teraz atmosfera będzie szła według tego, jak ja ją będę dyktował, a nie jak oni ją dyktują. I teraz, to jest moment, kiedy możesz sobie po cichu, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, pomyśl, czy jestem termometrem, czy jestem termostatem. Ponieważ w liście do Rzymian w 12 rozdziale w 1 i 2 wersecie apostoł Paweł mówi o termometrze, o tym, żebyśmy nie byli jak te termometry. Mówi, nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie swojego sposobu myślenia. W innym z tłumaczeń jest napisane, nie pozwalajcie, aby świat kształtował was tak, jak chce. Wiecie coś, co jest kształtowane poprzez to, jak to przyciśniesz? To są gniotki. Mój syn akurat parę dni temu kupił sobie gniotka. Wiecie, co jest gniotek? Taki balon, w środku jest mąka i tam. Jak go zgnieciesz, tak zostaje. Tak jest formowane. Teraz jest zbyt wielu gniotków w chrześcijaństwie. Zbyt wielu młodych ludzi wierzących jest jak te gniotki. Pozwalają, aby świat, aby koledzy, aby rówieśnicy ugniatali ich, kształtowali ich tak, jak oni sobie tego życzą. Nie bądź gniotkiem. Powiedz do swojego kolegi, koleżanki, nie bądź gniotkiem.
Nie bądź termometrem. Bądź termostatem. Wierzę, że wychodząc z tego miejsca będziesz miał silne pragnienie, kiedy zobaczysz termometr, to powiesz dawać mi to jakiś termostat. Jak wrócisz do domu, rodzice powiedz, no co ci tam mówili na tej konferencji? Mamo, ja nie mogę być termometrem, ja muszę być termostatem. No proszę, wytłumacz im, o co chodzi. Wytłumacz im tą symbolikę. O, ale wiecie, jakby świat wyglądał, gdybyśmy i my, jako ludzie wierzący, byli termostatami, a nie termometrami. Gdybyśmy nie byli gniotkami. Ale często jesteśmy nimi, ponieważ nie znamy swojej tożsamości. Nie wiemy, kim jesteśmy. Nie wiemy, po co jesteśmy. Nie mamy poczucia umiłowania przez Boga. Dlatego dajemy się po prostu kształtować, popychać. Oczywiście to nie jest coś, co się nabywa w ciągu jednego dnia. To jest pewnego rodzaju proces, kiedy ty pozwalasz, aby ta prawda zaczęła penetrować twoje życie, ale później wzrastasz w niej. Idziesz w coraz to większym poznaniu i zrozumieniu tych rzeczy. Na początku to mogą być pewnego rodzaju hasła, ale później one zaczynają nabierać pewnego znaczenia w tobie. I potem, kiedy idziesz przez klasę, i nie chodzi o to, że masz zadarty nos, chodzi o to, że ty wiesz, bo wiesz, kim jesteś. I żaden Józek czy Marian nie będzie ci podskakiwał. To jest trochę tak, wiecie, jak u nas w kościele mamy również kościół dziecięcy i mój najmłodszy syn, 9-latek, to mi nauczyciele z kościoła dziecięcego powiedzieli, byli świadkami tego. Uciekał przed jednym chłopakiem, który ciągle za nim gonił, ciągle coś tam go od niego chciał. Ten wyrywał się. Chciał, żeby ten mu dał spokój. I próbował wszystkiego. Nic nie dawało, wiecie, rady. I ten nauczycielka mówi tak. I w pewnym momencie zatrzymał się, obrócił się, spojrzał na niego i powiedział: a ty wiesz, kim ja jestem? A potem powiedział: a ty wiesz, kim jest mój tata? Mój tata jest pastorem. I najlepsze, że chłopak przestał go gonić. Widzisz, ale mój syn, 9 lat, wykorzystał autorytet. On wiedział, kim jest. On jest synem pastora. Chociaż my zawsze, wiecie, dzieciom mówimy: słuchajcie, żebyście tutaj nie robiły jakiegoś takiego, nie odwalały takiego cyrku, że nie wiadomo, kim jesteście. Wy jesteście tak jak wszyscy inni. Ale to było ciekawe, wiecie, że on, bo on jest bardzo sprytny, że on potrafił to wykorzystać i on wiedział, że to zadziała. I pomyślałem sobie, gdybyśmy tylko, wiecie, w tej duchowej rzeczywistości też mieli takie zrozumienie, myśleli: czy ty wiesz, kim ja jestem? Czy ty wiesz, kim jest mój tata? Ale my często nie wiemy, kim jest nasz tata. Nie wiemy, kim my jesteśmy, że jesteśmy jego dziećmi. Tego nie stosujemy, tego, co mamy, tego autorytetu, który mamy w nim. Kto z was oglądał film Król Lew? Chyba lepiej by było zapytać, kto nie ogląda. Taki klasyk, wiecie. W filmie jest taki moment, kiedy to młody Simba, który wraz ze swoimi przyjaciółmi prowadził takie beztroskie życie, ukazuje się mu duch zmarłego ojca, króla lwa Mustafy, tak? Mufasy, który mówi do swojego syna tak: Simba, pamiętaj, kim jesteś. Jesteś kimś więcej, aniżeli tym, kim się stałeś.
Czy pomimo tego, co się wydarzyło w życiu Simby i tego, kim się stał i co robił, gdzieś w głębi serca Simba wiedział tak naprawdę, że on jest synem króla. Pomimo tego, że w tamtym czasie bawił się beztrosko swoimi przyjaciółmi, grał w to i w tamto, to jednak usłyszał: pamiętaj, kim naprawdę jesteś. I on wiedział. I każdy z nas, pomimo tego, wiecie, że my prowadzimy na co dzień normalne życie, czasami beztroskie, czasami takie, to jednak my musimy nieustannie słyszeć i młodzi ludzie, zachęcam was do tego, żebyście wsłuchiwali się w to, co Pan Bóg chce wam powiedzieć. Kiedy On przychodzi i mówi: pamiętaj, kim jesteś. Jesteś synem króla, jesteś córką króla. Dlaczego? Ponieważ to determinuje twoją przyszłość. To determinuje to, kim ty się będziesz stawał. To też determinuje, kiedy jesteś dzieckiem króla, to są pewne rzeczy, których ci nie przystoi, żebyś robił i mówił. Czasami, wiecie, patrzymy na królewskie rodziny w Anglii i myślimy sobie: o, ci to mają życie. O, wiecie, to nie do końca jest tak. Ponieważ oni mają całe protokoły. Oni są rzeczy, które oni mogą, których nie mogą. Te dzieci po prostu nie mogą sobie, tak jak każdy z nas tutaj prawdopodobnie, funkcjonować, dlatego że oni są dziećmi króla. Obowiązują ich pewne zasady. Nie mogą się zachowywać w pewien sposób. Nie mogą się wypowiadać w pewien sposób. Nawet nie mogą się ubierać w pewien sposób. Rozumiecie? Do czego zmierzam? Że to, kim jesteś, determinuje to, jak żyjesz. Jeśli będziecie wiedzieć, kim jesteście, to pewnych rzeczy nie będziecie w życiu robić, bo już wiedział, nie dlatego, że o, nie można mi, bo tak mówi przykazanie 675. Nie. Po prostu nie będziesz rzeczy pewnych robił, dlatego że wiesz, kim jesteś. I wiesz, że dzieci króla w ten sposób nie postępują. Będziesz znał swoją tożsamość. I to nie będzie coś, co będzie przykre. Nie, po prostu będziesz się tym szczycił. Będziesz dumny z tego, że jesteś dzieckiem króla. I powiesz: dlatego nie będę robił tego i tamtego. Dlatego nie będę się opijał. Dlatego nie będę szedł w rozwiązłość seksualną. Dlatego nie będę oglądał tego i tamtego, ponieważ jestem dzieckiem króla. Nie jestem byle kim. Ponieważ mój ojciec dał mojego brata za mnie. Najstarszego brata, Jezusa. Jakże ja miałbym dzisiaj postępować w taki czy w inny sposób, skoro on tak wiele zrobił po to, abym ja mógł być zaadoptowany do ich rodziny. Nagle zaczynasz patrzeć na życie całkowicie inaczej. Nagle komentarze kolegów i koleżanek cię nie dołują. Nagle różne żurnale i programy telewizyjne nie określają cię, nie definiują cię, czy jesteś zgrabna, niezgrabna, piękna, niepiękna, taka i taka, nie taka. Rozumiecie? Rozumiecie? To jest coś więcej niż tylko duchowa gadka. To się przekłada na całe nasze życie. Statystyki są tragiczne. Pokazują, ile młodych, z reguły dziewczyn, popada w anoreksję. Dlaczego? Dlatego, że starają się być tak jak inni, tak jak im kreuje to świat mody, media. Dlaczego? Bo szukamy w tym odpowiedzi, kim ja jestem. Żeby mieć znaczenie, żeby mieć uznanie, żeby być akceptowaną, żeby być kochaną, to ja muszę tak wyglądać. To ja muszę... Rozumiecie, co mówię? Tak? Jest tylko jedna osoba, która może cię definiować. Twój Stwórca. Żaden żurnal,
Żaden program telewizyjny. Tylko On. Tylko On. Wierzę, że dzisiaj Duch naszego Ojca w niebie, Duch Święty mówi do nas. Do nas, a w szczególności do was, młodzi ludzie. Aniu, Kasiu, Jarku, Darku, jakkolwiek jeszcze tutaj mamy reprezentantów. Pamiętaj, kim jesteś. Jesteś kimś o wiele, wiele większym. Jesteś kimś więcej, aniżeli tym, kim się stałeś. Jesteś przeznaczony do bycia dzieckiem Bożym, do bycia dzieckiem Króla. I nigdy o tym nie zapomnijcie. Wy młodzi, ale wy i starsi, i ja ciągle musimy sobie to przypominać. Ponieważ świat non-stop próbuje nas kształtować na swoją formę, na swoją modłę. Chciałbym na koniec może zrobić taką sposobność, żeby odpowiedzieć na słowo, które było ogłoszone, żeby odpowiedzieć Panu Bogu. Ponieważ wiecie, jest taki czas w Kościele, mówimy, kiedy jest słowo głoszone, wtedy Pan Bóg mówi do nas. Ale przychodzi taki moment, kiedy my potrzebujemy odpowiedzieć Jemu na to słowo. I chciałbym wam dać sposobność do tego, abyście mogli, być może dla niektórych z was to będzie początek tej znajomości, o której mówiłem. Pamiętaj, każda relacja ma swój punkt początkowy. Więc pytanie, czy masz swój punkt początkowy z Jezusem Chrystusem? Czy oddałeś swoje życie Jemu kiedykolwiek? Czy kiedykolwiek prosiłeś Ojca, aby Boga Ojca, aby On przyszedł do twojego życia przez Ducha Świętego? Ponieważ chcesz być Jego dzieckiem. Jeśli tak, Może wszyscy byśmy powstali, wiecie? Byśmy powstali. Tak mówię, dla mnie momentem początkowym był środek nocy w samochodzie. Ale to było bardzo nietypowe. Najczęściej po prostu jest gdzieś zwiastowane Słowo Boże i masz sposobność, aby na nie odpowiedzieć. Być może nie jesteś pewien, nie jesteś pewna tego, czy jesteś dzieckiem Bożym. Czy oddałaś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jeśli nie masz tej pewności, to chciałbym cię zaprosić tutaj do przodu. Nie bójcie się, przyjdźcie do przodu. Wy wszyscy, którzy nie macie tej pewności, czy jest ktoś jeszcze, kto nie ma tej pewności? A jest ktoś, kto ma świadomość tego, że żyłaś... O, idą jeszcze osoby. Super. Zapraszamy tutaj do przodu. To może być całkowicie nowy początek w waszym życiu. Nie dlatego, że tutaj koleżanka nam ładnie przygrywa i jest klimat, ale dlatego, że Pan Bóg do was mówił i wy odpowiedzieliście na to słowo. I tak się to dzieje. To nie ma znaczenia, ile macie lat. Ważne jest, żeby odpowiedzieć na to wyzwanie. Chciałbym, abyście modlili się razem ze mną. Nie chodzi o to, że ta formułka znowu coś zmieni. Chodzi o to, abyście otwarli swoje serca. I abyście aktem swojej woli zaprosili Go do swojego życia.
Nie musisz nic zrobić, żeby się stać Jego dzieckiem. Potrzebujesz jedynie przyjąć tak naprawdę Jego ofertę. I będziemy się modlić. Ojcze, który jesteś w niebie, czy się modlić też? Uznajemy, że Ty jesteś naszym Stwórcą. I Ty jedynie wiesz, kim jesteśmy, po co tutaj jesteśmy, jaki jest cel naszego istnienia. I my przechodzimy dzisiaj do Ciebie, abyś od dzisiejszego dnia to Ty definiował te rzeczy w naszym życiu. Chcemy dzisiaj rozpocząć relację z Tobą, z naszym Stwórcą. I wiemy, że to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, co zrobił Jezus na krzyżu. A nie to, co my zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy. Dlatego zapraszamy, przyjdź do naszego życia. Jako nie tylko już nasz Stwórca, ale również jako nasz Pan i Zbawiciel. Nie chcemy być już termometrem. Chcemy być termostatem w tym życiu. Uczyń nas ludźmi wpływu, którzy będą zmieniać rzeczywistość wokół nas. Udziel nam swego Ducha Świętego. Uczyń nas światłem. My przyjmujemy dzisiaj dar życia w Jezusie Chrystusie. Tak jak to dzisiaj rozumiemy. Najszczerzej jak potrafimy. I dziękujemy, że nie patrzysz dzisiaj na słowa, na regułki, ale na nasze serce. My usłyszeliśmy i uwierzyliśmy. Przeto wyznajemy Cię teraz Panem i Zbawicielem. I przyjmujemy to, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Że jesteśmy dziećmi Króla. Halleluja. Oddajmy Bogu chwałę. Gratuluję odwagi. Możecie tutaj jeszcze piątkę wam przybiję, ok? Okej. Wierzę, że te odpowiednie osoby też tutaj z nami porozmawiają jeszcze i się zajmą wami. Kani, dziękuję bardzo za ten wieczór.